Cześć. Ostatnio bardzo zainspirował mnie filmik, na którym artysta cały swój obraz maluje za pomocą gąbki do mycia naczyń. Postanowiłam, że spróbujemy coś takiego namalować dzisiaj. Wykorzystamy sobie tylko trzy kolory, które widzicie teraz na ekranie i stworzymy taki morski krajobraz. Najpierw weźmy sobie troszeczkę białej farby i rozprowadźmy ją tam, gdzie ma być niebo. Póki co nie ma znaczenia, czy tą farbę będziemy wklepywać, czy rozprowadzać tak jak teraz widzicie. Teraz możemy wziąć kolor niebieski i wklepać farbę, zaczynając od góry. Kolor niebieski powinien nam się mieszać z kolorem białym, tak aby na górze odcień był ciemniejszy, a na dole był jaśniejszy. Powstaje nam bardzo ciekawa faktura. Możemy jeszcze przyciemnić górę, dodając troszeczkę koloru niebieskiego. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, by nie odbiła nam się krawędź gąbki, dlatego trzeba to bardzo dobrze przyklepać. Możemy użyć również jeszcze koloru białego i dodać jeszcze nieco faktury. Gdy już mamy gotowe niebo, możemy przejść do namalowania piasku. Farbę rozprowadzamy na dole. Aby piasek nie był zbyt jednolity, wykorzystajmy sobie również do tego kolor biały i wklepmy w niektóre miejsca. Możemy tutaj wykorzystać jeszcze kolor niebieski, tylko w małych ilościach, żeby tutaj nie zmienić tego odcienia za bardzo. Przyklepmy ten niebieski, a następnie dodajmy jeszcze nieco ochry. Weźmy sobie jeszcze troszeczkę koloru białego.
Możemy śmiało nałożyć sobie kilka warstw, wtedy ten piasek nie będzie wyglądał jednolicie, tylko będzie bardziej przypominał plażowy piasek. Gdy już skończymy malować plażę, możemy przejść do malowania wody. W tym celu weźmy sobie troszkę więcej farby na krawędź gąbki i przeciągnijmy tą farbę od prawej do lewej bądź od lewej do prawej, tworząc prostą linię. Teraz wypełnijmy pustą przestrzeń kolorem niebieskim. O ile horyzont powinien być w miarę prosto, o tyle brzeg powinien mieć bardziej nieregularny kształt. Teraz możemy wziąć kolor biały i nieco rozjaśnić tą wodę. Jednak należy pamiętać, aby nie zniszczyć linii horyzontu. Ta linia spokojnie może być ciemniejsza. Tutaj bardzo dobrze będą wyglądać wszelkie smugi. Nałóżmy teraz białą farbę na krawędź gąbki i stwórzmy pianę. Malujemy ją na samej linii brzegowej. Delikatnie przyklepujemy i dzięki temu tworzy nam się wrażenie spienionej wody. Pianę możemy dodać również na morzu, przy czym tutaj trzeba pamiętać, że im dalej, tym ta piana powinna być mniejsza. Tak więc, jeżeli nałoży Wam się troszeczkę za dużo farby, to trzeba będzie ją bardziej przyklepać. Przy linii horyzontu praktycznie ta piana już nie będzie widoczna. Możemy namalować jedynie tylko takie białe smuszki. Możemy wziąć jeszcze troszeczkę niebieskiego koloru i dodać go pod samą pianą.
Teraz możemy popracować trochę nad morzem, tworząc różne smugi i odcienie. Warto przyciemnić piasek przy linii brzegowej, dlatego możemy dodać nieco koloru niebieskiego przy samej pianie. Możemy tutaj wykorzystać farbę, którą mamy na gąbce, albo użyć koloru niebieskiego z palety. Popracujmy nad odcieniem, dodajmy trochę ochry oraz może i nieco koloru niebieskiego. I w ten sposób stwórzmy wrażenie mokrego piasku. Możemy tutaj zaznaczyć również te jaśniejsze miejsca, wydobyć kontrast, dzięki temu będzie wrażenie suchego i mokrego piasku. Do tego celu możemy użyć zarówno ochry, jak i koloru białego. Przyklepmy jeszcze farbę, aby uzyskać gładsze przejście. Jeszcze tylko drobne poprawki. Obraz gotowy. Udało nam się go namalować w 15 minut. To tyle na dzisiaj. Cześć!